Po raz pierwszy w historii tego kanału na stół trafia model o napędzie gąsienicowym. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bąk, a dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o pierwszym w historii marki WPL modelu gąsienicowym. Jest to model E1. Chciałem wam powiedzieć, że ja ten model kupiłem w przedsprzedaży. Chciałem wam zrobić taką szybką recenzję, jak tylko pojawi się na rynku. No ale mi trochę nie wyszło i chyba z pół roku czekał na szafie, aż się za niego w końcu zabrałem. No ale coś odwlecze, to nie uciecze. W zestawie oprócz samego modelu, o którym powiem za chwilę, dostajemy oczywiście bardzo prostą, niedużą aparaturkę. Ona jest fajna, niewielkich rozmiarach łatwo jest skierować przy użyciu jednej ręki, to jest bardzo spoko. No i posiada ona najbardziej podstawowe funkcje na świecie, bo mamy możliwość trymowania, możemy ją włączyć i możemy sobie przyspieszyć, zmniejszyć zakres pracy gazu. O, tak jakby mamy tryb szybszy i wolniejszy, dla osób mniej doświadczonych czy dla bardzo małych dzieci możemy sobie ten wolniejszy tryb załączyć. Dodatkowo otrzymujemy też ładowarkę i akumulator, a model przychodzi do nas właściwie gotowy, tylko otrzymujemy taki mały woreczek z dodatkowymi ozdóbkami, które musimy sobie zamontować. To nie jest nic skomplikowanego oczywiście, ale trzeba te 5 minut na przygotowanie do jazdy poświęcić. No ale teraz porozmawiajmy o samym modelu, no bo przecież dla niego tutaj się pojawiliście. Model WPL 1 wykonany jest w skali 1 do 16 i odwzorowuje on sowiecki transporter gąsienicowy GAZ-71. No i oczywiście pierwsze, co naszym oczom się rzuca, to jak ten model wygląda, a wygląda naprawdę fajnie. Mamy ładnie zdetalizowane nadwozie. Mamy dużo ozdóbek, mamy na przykład wycieraczki, mamy reflektory, mamy kolektory wydechowe. Jak zajrzymy sobie do środka, mamy otwierane drzwi, mamy wnętrze, mamy funkcjonalną, można powiedzieć, zabudowę, pakę. Możemy sobie zdjąć ten namiot i wtedy mamy możliwość transportowania czegoś naszym pojazdem gąsienicowym. Więc jeżeli chodzi o wygląd, naprawdę jest spoko. Wykonane jest to z twardego tworzywa sztucznego, do czego WPL nas przyzwyczaiło. I moim zdaniem to jest chyba ich drugi najładniejszy model po D12, którego mogliście oglądać na moim innym filmie. Model posiada oczywiście zawieszenia. Nie spodziewajcie się, że znajdziecie tutaj jakieś alejowe amortyzatory. Koła poruszają się po prostu na sprężynującym drucie, więc jest to bardzo proste rozwiązanie. Same gąsienice wykonane są z takiej twardawej, sztywnej gumy. Jeżeli chodzi o zasilanie, elektronikę w tym modelu, to mamy tutaj dwa silniczki o rozmiarze 130 oraz regulator zintegrowany z odbiornikiem. Teraz na przebitce widzicie, jak to wygląda. Fajne jest, to wam zaraz pokażę, po włączeniu świecą się światła z przodu i podoba mi się, że WPL zastosowało tutaj takie ciepłe żółte diody. No i pokażę wam, jak to jeździ, przynajmniej tak po biurku. Już się najpierw zawsze włączamy sobie nasz kontroler, czy też aparaturę. Pakiet w tym modelu schowany jest za taką klapką tutaj na środku. Jest malutki pakiecik, mamy tutaj też włącznik. Pojemnik na baterię jest dość ciasny, ale wszystko się elegancko mieści. Chyba. Dobra, zamknąłem. No i teraz migają nam przednie światełka, co oznacza, że model jest teraz poszukuje nadajnika i żeby go uruchomić, musimy skręcić kołami lewo-prawo. I już wszystko śmiga. No i teraz tak. Model generalnie działa jak czołg, czyli możemy skręcać w miejscu. Jeździ do przodu, jeździ do tyłu. I jedno, co rzuciło mi się w oczy, to jeżeli chcemy sobie tym modelem ruszyć bardzo powoli, to następuje taki mimowolny skręt. Zobaczcie. Wygląda to tak, jakby jedna gąsienica zaczynała pracować, a druga jeszcze nie. Zastanawiałem się, o co chodzi, bo myślałem, że może gdzieś występuje jakiś opór w zestawie napędowym, który powoduje, że po prostu jeden silniczek załącza się lżej niż drugi i stąd ten efekt. Ale po rozebraniu modelu okazało się, że nawet po zdemontowaniu całej przekładni, wszystkiego innego, po prostu jeden silnik załącza się trochę wcześniej niż drugi. I nie wiem, czy to jest przypadłość mojego egzemplarza, czy ogólnie przypadłość wszystkich tych WPL-ków. No mamy tutaj bardzo podstawową elektronikę. To nie jest problem przy takiej normalnej jeździe, ale jeżeli chcemy sobie tym naprawdę płynnie i powoli ruszyć, no to jest to upierdliwe. Da się to kontrować sterowaniem, ale nie jest to proste, intuicyjne, więc raczej do takiej super powolnej jazdy to niekoniecznie. Zobaczcie jeszcze raz. Dodam gazu.
już będzie prosto. A jeżeli chodzi o właściwości jezdne tego modelu, to na samym spodzie znajduje się taka naklejka o niepokojącej treści, która mówi nam, żeby nie używać go w błocie ani w piachu. A to jest pojazd gąsienicowy, on jest stworzony do jazdy w takich warunkach. No i ta naklejka w jakiś sposób daje nam już wrażenie o tym, jak dzielny terenowo jest ten model. Ale zaraz zabierzemy go na zewnątrz i wam pokażę go w terenie. Spróbujmy sobie pokonać jakąś super prostą przeszkodę typu książkę. Myślę, że powinno dać radę. Dało. Spróbujmy dać dwie książki. Ciekawe, czy wyjedzie na slasha. Dobra, zrobimy stopień z książki. Tak jak wspominałem wcześniej, te gąsienice są bardzo sztywne i śliskie. Myślę, że brakuje po prostu szczepności, bo podejrzewam, że dałby radę pod takim kątem podjechać, ale brakuje mu gripu. No teraz to się musi udać. Sukces! No i zabieramy na wycieczkę naszego WPL-a 1. No i pierwsza sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że ten pojazd jest bardzo wolny. Ale tak naprawdę bardzo wolny. Ja sporo swojego czasu jeździłem modelami trialowymi czy też przeprawowymi i to są w porównaniu do tego mojego WPL-a po prostu demony prędkości. Ten mały pojazd gąsienicowy ma zdecydowanie duży problem, żeby nadążyć za osobą idącą bardzo powolnym spacerkiem. Więc jeżeli oczekujecie wrażeń z jazdy jak z czołgu Ripso, to się zawiedziecie. Kolejna sprawa, to trzeba się troszkę nauczyć nim jeździć, bo pamiętajcie, że taki pojazd gąsienicowy skręca poprzez przyspieszanie bądź spowalnianie pracy jednej strony, czy też jednej gąsienicy. Jeżeli najeżdżacie na jakąś przeszkodę i chcecie na przykład skontrować sobie ześlizgiwanie się modelu, to może stać się tak, że gąsienica z jednej strony się po prostu zatrzymuje i ciągniecie się pod górę tylko jedną stroną, co oczywiście nie pomaga w pokonywaniu przeszkód, a sam model generalnie nie najlepiej radzi sobie w terenie, przeszkody trzeba wybierać bardzo skalowo. Kolejna sprawa to akumulator, który jest niezbyt wytrzymały. Ja nagrywałem te przebitki może z 15 minut i generalnie padł do zera. Jest też jeden problem, który często się pojawia, a mianowicie gąsienica potrafi samoistnie zsunąć się z kół. Nie jest oczywiście skomplikowana naprawa, ale potrafi być upierdliwe. Słuchajcie, i to w dużym skrócie byłaby moja prezentacja modelu WPL E1. Jeżeli zastanawialiście się nad zakupem takiego modelu, to mam nadzieję, że w jakiś sposób wam to pomogło. A jeżeli podobał wam się ten film, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, napisać jakiś komentarz i subskrybować kanał, jeżeli chcecie wspierać rozwój polskiego kanału o modelarstwie RC. A tymczasem trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do zobaczenia w kolejnych filmach. Wasz Bąk.